Cię sąsiad, ale my w palnik wczoraj dali, kurwa. Nie, kurwa, dobrze się cieszę, że ja ze torem tutaj dojechałem. No, a ci trzeźwy już jesteś, bo to dzisiaj 1 marzec. To jak ja chuchnę w tą szybę, to się dowiemy. Ło, Nie, dobra. nie pluję, to jest dobrze. Dobra, Dobra. jadę. Przywitaj się, dobra. Cześć ludzie, tutaj Siema, sąsiad siema, odjeżdżał. siema. Witamy. Jadę. Dzisiaj 1 marzec, więc zapinamy z nawozami. Ogólnie, ostatnio tam A jest. odcinek był z jesieni, a teraz już z wiosny. Ja tu startuję, już uszykowane sprzęty. Amazonka przesmarowana, zasypane. Matko Bosko. To się sypie pod korzeń. Szatę nimą. Muszę bezpieczniki sobie wymienić. Canvil nasypany, jedziemy. Kupiłem parę worków tam tych takich ręcznych, bo aby tutaj mam tyle tego zimego. Tam poorałem sobie łąkę na zimę. Tutaj ściernisko zostawiłem po A czym ty tam pamiętam. jedziesz na ten? Tam gdzie tą 60 zostawiłeś? No tam muszę się przejść. A, dobra. No, wczoraj zostawiłem, sąsiad podjechał, mówi chodź, jedziemy do ciebie. Ja mówię, dobra. I tak została O kurde, 60. żeśmy sobie tak dali, że łohoho. No i ludzie pamiętajcie o tych łapkach w górę, bo to bardzo ważna rzecz. I ten Tak jest. sąsiad też pewno dzisiaj z nawozami startujesz, nie? No, już tam 12 jest podpięta do tego, do rozsiewacza i no i... Już wczoraj stoi, a pod dachem chociaż? No, pod dachem stała. No to git. Ja tu jutro. Stała, nie, może Piotr już rano wyjechał przesmarować. Jo, może. To ten twój syn tu nawet by już w lutym chciał ponoć jechać, ja słyszałem. Dobrze, że. No, ale jak ja mu powiedziałem, ile kary jest, to powiedział nie, nie, nie. No za hajs komunii by nawet może by nie starczyło, nie? A on tego hajsu nawet nie widział na oczy, także cicho, hajsu nie było. No, przepiłeś pewno całe, bo ty sąsiad to Ty, taki. nie, poszło na paliwo do bizona. A, chyba, że ta, ten twój bizon to ciągnie jak 2 bizony. No, ale za to całe żniwa muci bez żadnej awarii. Jo. Odpukać. A mój tam awaryjnuje się, ale fajnie jest. Przynajmniej się nie nudzi. Tak. Tak się Przynajmniej pomusi. się rano, druga w nocy, ten bizon się zepsuł. Kurde, co tu Ja tam sąsiad nie zrobić? mucę, bo to wilgotne za dużo. Chyba, że ty rzepak mucisz w nocy. Żeby pszczół nie wymucić, to w nocy tnę. Tak, też Tak tak. No jak matko. pryskam w nocy, tak ten, tak ten, tak co wymucę w nocy, Ja nie? rzepaku nawet nie hoduję, ludzie wam powiem. Bo to ta czarna magia. Dosłownie w No, przenośni. czarna magia, zwłaszcza jak się muci, to jest taka czarna magia, że... No, ale łapeczki ludzie zostawiamy. I ten. O, patrz, ta już się w 60 rzym pojawi. Dobra, napęd wyłączymy. I lecimy. Ten tam nitro zapalił i... Jak widzicie, łąka już przeorana. Tam kiedyś widzieliście na odcinku sianokosów. Tutaj była łączka. Ośla łączka normalnie. I ten. Była, ale sąsiad tak dziki mu zryły, że... No, w tych krzakach tam mieszkają. Szarlatany. No, tam takie kurde dziki mieszkają jak świnie. Tylko czarne. No, dokładnie. Jak ja tam kiedyś pojechałem ze torem, z przyczepą, to myślałem, że one mnie tam zatłuką. Pewnie dużo osób się zapyta, czemu nie uprawiam sztajerkiem. A ja wam powiem, zamiłowanie do polskiej mocy. Polska motoryzacja to jest to. I dlatego właśnie. No, ale ten, uprawiamy tutaj, pod co my uprawiamy? My tu uprawiamy pod pszenicę, Jara. Soję chyba, nie? Pod soję albo Nie soję? pszenicę, zobaczymy. No właśnie, pomyliłem się, sąsiad. I Bo mi ten. tam wczoraj opowiadałeś i tak mówię, kurde, słuchałem cię jak świnia grzmotu i mówię, Ty, cud, że ty coś jeszcze może w pamiętasz. tym być, prawda? A co ja wszystko pamiętam, ja ci Proszę wszystko ja mogę ciebie. opowiedzieć. Dzisiaj dobrze, bo ten miałem pokój, bo chociaż oprzątnąć nie musiałem. Szybko się zmyłem na pole, teraz sąsiad, bo o 7 wstali ze sąsiadem, to wyrąbali z chałupy, to. Ta Halina może wydoi, nie? Jo, na pewno. Bo ta o Bo 5 jest. ta, ty jakbyś huchnął w te wymię, to byś od razu odkaził. No, ale ten, co jeszcze? To ten, mleko z procentami byłaby tam, se splujnął gdzieś czy coś. No, kurde, to jeszcze byś, wiesz, przeholował i... Jakbym stanął nad zbiornikiem z mlekiem, to wiesz, tak bym się By oparł, był jakiś likier, tak bym pochuchał. ten, taka polewa jak do lodów. Jo, brano bez przerobienia, tylko by dolali trochę No... spirytu i spokój by mieli. No. Łe, by musieli trochę wody dolać. Albo mlekiem jeszcze jakimś tam rozrzedzić. Ta. No. Jeszcze co ludzie ogółem na zimą, żebym sprzedał jęczmień po dobrej bardzo cenie. Ja też sprzedałem zimą jęczmień. Po bardzo Tego dobrej. samego dnia. Sąsiad tam zadzwonił, powiedział, że jest dobra cena Po i... bardzo dobrej cenie. Ile to tam było? Jak miałem 10 ton. 1400 chyba. No, 15 tysięcy dostałem do ten jęczmień. Coś około i ten kredyt spłaciłem za krowy cały. I teraz mam 6800, jak widzicie na koncie w portfelu.
I ten. I będą nabytki, będą nabytki. Ale to zobaczymy, czy po żniwach, czy przed żniwami. Tak, Zobaczymy. kiedy będą pieniądze? Jo. Dzisiaj wiesz, kredyt, mam zdolność kredytową, ponieważ za mleko, iż gdyż ponieważ zarabiam pieniądze. I chcą, nawet mi dzwonią, że panie weź pan kredyt, bo banki mu wara. Panie, weź pan kredyt, bo my nie mamy gdzie pieniędzy chować. Dzwonią. A ty odpowiadasz, że skarpety mają się nakłaść, nie? No nie, w słoiki, bo skarpety to myszy przeżyną sąsiadom. Lipa A by no była. tak, to dokładnie no. Lipa by była totalna, sąsiedzie. No, proszę, ja ciebie. No była elegancko, kurde. Ja wam powiem, że do tego co to powinna być łapeczka w górę, ludzie. Bo tam ten, jeszcze w tym. Jak vloga to nagrałem na jesieni, to jeszcze nie wrzuciłem nawet. A już nagrywam No, vloga. skubany, kurde, już na zapas nagrywa po Ciekawe, prostu. ciekawe czy myszy nie przeżarły karty. Co sąsiad mówi, bo tu 60 to tak słabo słychać. Nie, tylko co sąsiad Aż mówi. się przerwało normalnie, kurde. Boże, to CB tu pewno w 60 już się pieprzy, bo ino ciebie sąsiad nie było słychać na CB. Powtórz, no tu sąsiad na CB. No, powtarzam na CB, powtarzam. No ale co mówiłeś? Mobilki, sprawdzam radiejko. O Boże, jak mnie słychać? Ta jest. Matko Bosko. Kabina 10 lat? A nie, nie, nie ryszę, dobrze. Ej, a oglądasz tego busiarza, tego z tą Saszę? Sasza Grey? Sąsiedzie, proszę, ja ciebie, a czasu nie mów, ty tak różę. Matko A ja Bosko. se w 12 tutaj tego tableta założyłem, nie? I se oglądam tego busiarza, i tam było, że mu się grucha zepsuła, nie? A No. on zamiast za gruchę złapać, nie? Żeby zobaczyć, czy się faktycznie zepsuła, to się złapał za jaja. Matko Bosko, Jak sąsiad. dzwonił do brata i się złapał nie za tą gruchę. Sąsiad, co ty oglądasz? No, ale tego nie było widać, bo tylko jego mordę było widać, jaki ucieszony był. Sąsiedzie, sąsiedzie, proszę ja ciebie, jak to twoja żona by się dowiedziała, to by cię z domu wyrzuciła. Miś. No, także dlatego tego głośno nie mówię, nie? Jo, ja, no głośno ja nie mówię, ona tam pewno w zatorze podsłuchuje na siebie Co raz, to więc. tam wie, że to tam. W prawym uchu wleci, w lewym wyleci i tyle. Jo. Jeszcze czy ten musiał jakieś mleko zobaczyć, po ile tam jest mleko. Na tablecie też zobaczy. O, mam A będą 2000. na tablecie, po ile są jajka? Na tablecie już patrzę. Mniej niż 0. Jest po 6 koła, czy nie? 4800. Łe, to tanio, kurde. No, mleko po 200. Też nie ma co sprzedawać zbytnio. Ostatnio jajka po 6 tysięcy sprzedałem. To ludzie, Za wiecie, tonę. jakie było później za 1000 litrów. Za tonę, za dwie palety. No, no to dobra, tam no. Za No. krokodyla. Pewno. Oj, sąsiad, ty możesz te synonimy swoje do tych palet i krokodyle tam, jakie krokodydla Tak, i inne. krokodyl tam aligatora ino załadowałem Jo. pełnego i. Jeszcze wam powiem, ludzie, że ten dzisiaj w plana jeszcze jest ściernisko talerzować, więc Ursusem podlecimy sobie do domu. Jak ktoś jeszcze ogląda, to może napisać hashtag do domu w komentarzu, to Ta, do domu, perystrugać. będę wiedział, kto tak sumiennie, można powiedzieć, ogląda nas tu, śledzi nasze poczynania w tych internetach, drutach, netach A i nie, tym. tak jak księdza na kazaniu. Pierwsze 5 minut się słucha i ostatnie 5 minut się słucha, a środka już nie. Sąsiedzi, nie wiem, jak ty tam te kazania masz w tym swoim protestanckim kościele, ale u nas to 10 minut, to kazanie nawet nie trwa. O kurde, to dobry ksiądz, to muszą mu tam dobrze płacić. A jak, szczukuła, tyle Ja robię tam u nas. księdzu nie daję, bo ksiądz to złodziej. No, ksiądz tam nie Rydzyk, jak on ma? Pastor Tak, u no was tam jest. pastor ino. Matko Bosko, ja go tu wyprzedzą. Matko Bosko, jedź tym Passatem wolniej, bo ja wypierdolę Aż sobie. muszę zobaczyć, ile ta halina moja nazbiera tych jajców. Dobra. Matko Bosko, z Januszem się, Janusz tu Dużo, dużo to nie ma. starym ciśnie. O, tym Passatem tam wolniej nie umiesz. No, ale 60 ogółem. O, dostaję na przepał, ludzie, posłuchaj tego engine sounda. Kurde. Ta engine sound. No, 31 na godzinę pod górkę i to z tym krymierem na plecach. Matku Bosku, O tu jakimś kurde. turanem by mnie wyjechał. Urbanem, turanem, normalnie. Wam powiem, że ten, że taki. Myślałem, że 60 nie da rady z tym, z tą talerzówką, bo przodka nie ma i trochę koni mniej, ale lepiej se daje radę niż ten stej zagamaniczny. Ja nie wiem, ten stejer to jakiś niewypał totalny. Sąsiad, kiedy zaczynamy pryskać? Będzie trzeba go wymienić. Nie wiem, zobaczymy.
Bo już mi się, kurde, chwasty wyrosły takie, że ohoho, jeszcze trochę. Zobaczymy sąsiedzi, bo ja tu se za dużo na wiosnę zostawiłem do robienia. Wiesz, o co chodzi? No ja wiem, że ty taki zawsze na ostatnią chwilę. No nie, no bo ja trawy o zimę nie mogłem posiać, a łąkę myślałem, że zbiorę, myślałem, że zbiorę jeszcze raz, a tu nie wyszło, aby dwa pokosy zrobiłem w tamtym roku. O no widzisz, za późno się zabrać za tą łąkę chyba. Nie, właśnie za prędko. Dobra, tu nam wrócimy i ten, jedziemy stależować pod trawę. Takie dobre mam nasiona trawy, co nie muszą mieć dobrze spuszczonej ziemi zbytnio. I ten, jest miód. No i ten, standardowo brodnica, talerzówka. W ostatnim tam filmie na jesieni, właśnie dlatego teraz jedzie z Ursusem, bo Steyer coś właśnie z nią nie chce dziorgać zbytnio. Ty, ale patrz mi, sąsiedzie mój, że ten, No. wszystko robi Ursusem teraz, co ciągnie tak po zimie coś. Ale widzisz? No, niby w Steyr przedni napęd. Tu widzicie, już na jesieni było trochę tutaj stależowane. Ale tego nie będziemy poprawiać, które jakieś chwastki powychodziły, ale to tam minimalne, a Ej, tutaj. ty tam trochę wapna potrzebujesz na tym swoim polu. Gdzie? Ja tam winim wszystko, sąsiedzie, ty się nie martw. No, jak widzicie, luksusowo idzie. Jeszcze napęd włączę, którego nie ma. Ale i tak tutaj jakaś wajcha jest, od czego nie wiem, ale zawsze ciągnik lepiej idzie w polu. Po ulicy to Tak, ponoć bo tego się. takie chyba turbo tam ino jest. Jo, Jest turbina. ten power boost. Turbina załączona na przycisk. Tak. O, power boost, dobrze, sąsiad mówi, że to tych Ne w Holandach chyba tak jest, nie? No i nie tylko, w sumie w Kubocie też takiego power boosta jest, Kuboty to który ja mam ten laski diesel. w domu. Tak, A. to nieźle. Czy sąsiad? Gdzie tu moje laczki mówi, że mają jakiegoś power boosta? Kurczę, fele. No, jak je założysz to i wyjdziesz na lód, to człowieku masz takiego powerboosta, że nie zdążysz nogami przebierać i już leżysz. Ocie, sąsiad. Tego to się boję, takich loczków. Aczkolwiek w moich tak się nie dzieje, bo ja tam na dwór nie chodzę, tylko ładnie po domu. Mam pod A no prysznic i tak. widzisz, po domu to inaczej. Jo, też tak myślę, sąsiedzie. Dobra. Po domu to tam dobra, przyczepność, bo ino płytki masz to. No i panele. Jak Jakbyś widzicie. się raz wyrżnął na płytkach w tych laczkach, to byś już więcej tych laczków nie założył. Też tak myślę, sąsiad. Tylko Ale. byś założył lakierki i by cię Halina wypakowała do trumny. Ci powiem, nie, jak ten chwaścik porosnął taki wielki, nie? To No. kurde, trochę ciężej ma 60. Dobra, staniemy sobie. Ty, a u mnie taki mały chwasty wyrosły, ci Ale powiem. na ściernisku, tym co było zostawione na zimę. Aha, no to na ściernisku to tak. Tobie to już wyszły we wrześniu. No, mi to zaraz za kombajnem wychodziły. No, też tak myślę. Nasionka. Tak. Dobra, widzicie, ludzie, jeszcze sesja zdjęciowa. Na szybko, żeby ładne było na filmie. Ta session profession normalnie. Normalnie. Ale Fajnie jak na kombajnie jest. sąsiad, ale patrz. Koło twojego domu były zakłócenia na Sibiu, a tak teraz jesteśmy daleko, to jak ładnie łapie, nie? No. Bo. Coś pewno ta antena z cyfrowego Polsatu tak źle łapie. No, bo ogólnie mamy ludzie, zaraz powiecie, że. Ja sąsiadów mam Sibiu, to nam ledwo za miedzą łapie, a wum tu przez dwie wioski. Ludzie, to trzeba zainwestować. To Sibiu to jest tu więcej warte jak ten ciągnik, z którym ja jeżdżę obecnie. No, tak samo, ja w Zetora droższe CB włożyłem niż ten Zetor jest warty. No. Jak ktoś umie myśleć, to będzie wiedział, że tylko Sibiu wyciągnąć z tego ciągnika, bo ciągnika się nie opłaca kraść. Tak, dokładnie. No i chyba, że paliwo jeszcze spuści, bo jednak 70 litrów paliwa to trochę jest, nie? Matko Bosko, ludzie, ja wam powiem, co się stało. W GoPro mi tu wyłączyło się, zauważyłem. Ta Szybko, ino niestety. bateria się pewno wyczerpała. To podprostownik podłączył i. Jo, ten, co wam ludzie jeszcze powiem, tu ten. Teraz z sąsiadem se naciągłem na gruszkę taką gumkę, żeby wszystko słyszał, co mówię. To ten. No, cały czas, żeby to było non-stop po prostu, takie No. wiecie. I sąsiad wam Takiego tylko. lifehacka możemy wam sprzedać, nie? Tam No. sobie gumkę załóżcie na CB radio i. Jak ktoś ma jakieś pytania do sąsiada, to może pisać w komentarzach śmiało. Ja odpowiem zawsze, wszędzie. Tak myślę. A sąsiad, ty jakie zwierzęta będziesz planował też hodować więcej niż te kury, bo może to być jedna z. Na razie kury mi wystarczają. Może się jedynie kurnik większy zrobi. No rozumiem cię, sąsiedzie, proszę, ja ciebie. Ja też tak myślałem, żeby kurek, nie? Ale na te jajka eko.
takie, wisz, takie droższe jeszcze. A. Ale zobaczymy, co wyjdzie, bo na tych krowach jest Tylko ci bardzo. powiem szczerze, to jest za dużo roboty w tych jajkach eko. Ja pierwszy rok miałem te wszystkie eko jajka, ale to jak był dobry miesiąc, to dobrze niosło, jak był zły miesiąc, to słabo niosło i to tak to było, wiesz. No, bo to nie może na tych koncentratów, tylko wszystko na zbożu z certyfikatem. To musi A być. jest, wszystko kwalifikowane, to nie jest tak, że wiecie. Trzeba kupić ten 100, za 50 kilo 100 zł. No, tak, tak jest. A takie 50 kilo na tydzień to matko bosko, to moja dieta tyle nie wynosi na tydzień nawet. No. Ja no, ale wam powiem ludzie, że taką wyczaiłem sobie króweczkę. Taką ładną, jedną, na Taką olejkę. kargulową, Milo, taką czarno-białą. No, na ale skąd wiesz, sąsiadzie czarno-białym, nie mówiłem ci o niej. A, no widzisz? No sobie pewno Bo domyśliłeś. czarno-białe to takie polskie krowy są takie No, czarno-białe. bo ja mam wszystkie stadzie polskie. I tym, i wyczaiłem na Oleksie i raczej będzie kupowana, bo stado powiększam cały czas. Co prawda nie wiem, jak mi żarcie wtarczy, bo teraz będzie łąka o wiele później, będzie skoszona tak jakby. A siano mi się już skończyło, ale kiszonki mam jeszcze za to bardzo dużo. Znaczy bardzo dużo, tak Ta może. siano ci się skończyło, to ten, to Halina ma we workach do kur takie, wiesz, wnioskosiarki. Ja mam z półpryzmy mam jeszcze kiszonki, więc na tej kiszonce myślę, że przelecę. I zamiast siana jeszcze nie No, słomy to dam. dopasiesz tam. Wiesz, słomy im dam jeszcze ten balota im postawię i sobie będą gryzły w balota prosto. Tak myślę. No, tam i no tam. Bo Dobrze myślisz, dobrze myślisz. to się nie opłaca tym ścielarką rozdzielać, ale i tak całego balota zawsze ścielam i potem ten, i potem część i nigdy im słomy tak jako tako nie dawałem, tylko tam może, no, zawsze siano szło zamiast tej słomy, a tak to No. teraz trochę słomy dostaną jeszcze. A dobra, znaczy się to jest słoma, z czego to jest z jęczmienia, to kurde, żeby tam się im jelita nie porysały. No. No, bo to ostra słoma jest, no. A teraz będę miał tylko z jęczmienia, chyba że sąsiad, masz coś pszenicy na słomę? Mam pszenicę na słomę, to bym ci mógł sprzedać. Tam zaraz za domem, to małe pole takie. Zamienilibyśmy się, wiesz, balotami. Ja bym ci dał słomę z mojego pola, No, a w ja bym sobie sumie. z twojego. No wiesz, ty byś sobie tutaj spresował po prostu, nie? I tyle ile by balotów było, tyle byś mi dał z tamtego i już. Tak, czy tak myślę. No. A jakbyś miał jednego więcej, to bym ci zostawił. I takiego Dobra. fiku miku na patyku byśmy sobie zrobili. No, Tak zrobimy. tak zrobimy i będzie git. Bo tutaj ja się nie Już spodziewam. dogadani. W zeszłym roku, to tu, się w zeszłym, w 2000 tamtym, to tu było, z pszenicy to było mało, nie? Trochę suchy rok był. A teraz jęczmień, no zobaczymy, bo No. ten jęczmień wysoki mam posiany, wiesz? Żeby dobra słoma Aha. była. A na skracanie nawet nie będę pryskał, tylko go tam tak podhajcuję, nie, żeby dużo słomy z niego było. Tamtą pszenicę też tak podhajcuję, bo kurde. Dobra, tak zrobię. Ja tam ino będę pryskał dzień w dzień. Nie, no, nie chodzi o pryskanie, ale żeby dobrze tam nawożona była. A jeszcze muszę Ono do tam jest tego. dobrze nawożona, bo tam było teraz w tym roku poszło wapno granulowane. I dwa razy po 300 kilo tego saletrosanu i polifoska jeszcze poszła. Ja 100 muszę do kilo. tego Mietka tam podjechać kiedyś, o ten obornik z korników się spytać. Ale to ten, zobaczymy, o tym roku, nie wiem, zobaczę, czy pszenicę będę siał jarą, czy w końcu tą soję, zobaczymy. No wiesz, w Ale. sumie ja bym też sobie ten obornik załatwił od niego, nie? Bo tam wiesz, nie byłoby w sumie problemu, ale nie mam rozrzutnika, od ciebie bym pożyczał, musiałbym rozwodzić, orać, to mi się to nie No, to opłaca. moment. Dobra, ludzie, będziemy kończyli, bo to już taki vlog wyjdzie dosyć długi. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Mapeczkę w górę zostawicie. No. I tam No, kto tak. dotrwał do tego momentu, co wyjeżdżałem Krymerem z pola, to wie, co ma napisać w komentarzu. Ja tu przypominać nie będę. Jak ktoś nie oglądał, to się nie dowie, jak ktoś przewijał tylko z początku na koniec. I trzymajcie się do kolejnych filmów. Na razie, cześć. Cześć, trzymajcie się. Sąsiad tu na krótkofalówce jeszcze, no dobra, na razie.